Halo, od kilku lat nasze miejsce to Wesoła, osiedle Stara Miłosna, Brylantowa 3, pod Krasnalem. Na drzwiach są rysunki Józefa Wilkonia. Zapraszamy. Pracuję w domu od bardzo wielu lat. Teraz mam kawałek ogrodu, który jest ogromną inspiracją. Właśnie słychać poranny szum samochodów. Ludzie jadą do pracy, a ja też jestem w pracy. Inspiruje mnie codzienność. Mój pies, który uwielbia ogórki. Ważki, ptaki, słońce, drzewa, wiewiórki, które hasają, ale przede wszystkim ludzie. W moim wydawnictwie bardzo ważni są autorzy. Bez nich nie byłoby po prostu tych książek, które udało mi się przez ponad 17 lat wydać. Od kilku lat współpracuję z Agnieszką Wolno-Hamkało, z którą też bardzo się przyjaźnię. Pracuję z Józefem Wilkoniem, z Marią Ekier, z Agatą Juszczak, od niedawna z Agatą Królak, z którą właśnie kończę kolejną książkę. Z autorami jest tak, jak z miesiącami, o których pięknie napisała Agnieszka Wolno-Hamkało. Każdy miesiąc coś nam daje, każdy coś zabiera. I podobnie z autorami. Każdy autor coś mi daje, coś zabiera. To jest energia, to jest wymiana emocji, to są czasami trudniejsze momenty, ale wszystko udaje nam się przezwyciężyć dla dobra projektu. Lubimy robić to, co robimy. Lubimy naszą pracę i lubimy cały proces. On jest tak naprawdę najciekawszy. Jesteśmy w procesie, nieustająco. Chcę,